kolejnym sprzętem do naprawy, słuchajcie, będą te dwa sprzęty Unitry, to jest PW3015 ten dolny i PW3017 ten górny. Jak widać, już jest urwany potencjometr z tego, co tu widzę. O, się obraca, oj, za bogato do wymiany. Z dolnego tak, tutaj napisali, że nie wychodzi tak. Właściciel napisał, W3015 nie wychodzi dźwięk na kolumny całkowicie. 3017 kupił niby sprawny, miał być, a jest też jest też co nie mogę rozczytać, takie macie charaktery pisma, że szok. To nic, dobra, słuchajcie, nie wychodzi z tego 3015, on idzie jako pierwszy do naprawy, zaraz będziemy działać. Na początek co? Oględziny takie ma małe, jak to wygląda wewnątrz. Na tranzystorkach BDP 285 i 286. Drivery, zobaczcie, nie są przykręcone, one nawet nie mają możliwości przykręcenia do radiatora. Ale chociaż od prądu tranzystor jest na radiatorze, także nie ma problemu. Tutaj z tego, co widzę, słuchajcie, jest oberwany od prądu, a nie oberwany, one są tak wstawione. Myślałem, że to jest leżący, ale oberwany. No dobra, słuchajcie, takie pierwsze oględziny trzeba posprawdzić, tak, posprawdzać bezpieczniki, sprawdzić zasilanie, odpiąć końcówki mocy, tranzytory, rezystory emiterowe, wyciągnąć po prostu, żeby móc odpalić, sprawdzić zasilanie reszty wzmacniacza. No zaraz zobaczymy, no. Będziemy to podłączać i próbować coś tutaj ustalić. Co tu, czego jest przyczyna, że nie ma wyjścia na głośniki. O tak, przemierzyłem, słuchajcie. Napięcie dochodzi, wszystko jest ekstra, na głośnikach oczywiście zero. Dwa bezpieczniki zostały spalone, tylko teraz z jakiego powodu one zostały spalone? Czy kolumna zrobiła zwarcie, czy po prostu idzie prąd stały? Zaraz podłączmy sobie tutaj, momencie, gdzieś to postawię zaraz. Podłączmy sobie, przede wszystkim to musimy ustawić prąd, sprawdzić, czy nie ma prądu stałego, słuchajcie, na tym prąd stały na głośnikach. Zanim podepniemy głośniki, lewy kanał, uwaga, ściszmy go. 50 mV, że tak powiem. No tak, dobra. Głośnika nie rozwali, ale zaraz będziemy sprawdzać, czy da się to bliżej zera przytłumić. Drugi kanał jest to samo, czyli on po prostu może być już sprawny, ale musimy ustawić prąd. Dopóki nie mamy sygnału, mamy ściszenie, nie mamy głośników, to teraz musimy wziąć tak krokodylki i dopiąć się do rezystorów, dokładnie emiterowych, nie wiem, tak pokażę, do tych białych po dwóch stronach rezystorów. Może ten, może sobie trochę wyżej postawię, żeby było cokolwiek widać. Ok, na wolty, na miliwolty. 1 mamy zapięty, dobra. I sprawdzimy, jaki jest spadek napięcia na zimno. 5 mV, jest git. Na zimno jest 5 mV na lewym kanale, nic tu nie ruszamy. Tak ma być, 6,2 maksymalnie. Jak się rozgrzeje, a na prawym kanale, dobra, sprawdźmy teraz sobie prawy kanał. Chodzi na to, że z
wpalone zostały bezpieczniki. Dobra, jest zapięty prawy kanał. O, ten ma więcej, 7,5. Troszeczkę trzeba ruszyć tym PR-kiem. Momencik. Tak, żeby tu nigdzie warcia nie zrobić tym. 7. Ok, jeszcze troszkę. 5,5. 6,2. Kurczę, co on jest? Jest 5,5. 5,5. Słuchajcie. Jest git. Prawy kanał jest ustawiony i lewy kanał też jest ustawiony. Podłączmy głośniki i sprawdźmy. Sygnał puścimy z generatora. Zobaczymy, co jest na wyjściu. Generator i przejściówka. Tak jest. Przejściówka i generatorek sinusa. I teraz tak, wyjście AUX. Wyjście tunel homo AUX. AUX jako pierwsze. Generatorek. Włączmy generatorek. Dobra, najpierw sprawdźmy na cicho. Taki delikatny był słychać. Był słychać delikatny brum, ale ten brum przy włączeniu sami, czyli po prostu on ma dostał. No jest szum, tutaj nie trzeszczy. Sopran, bas. Szumofon, proszę was. Sopran, bas i szumofon. Ściszmy wolumę. Ja tu różnicy nie słyszę, słuchajcie. Oscyloskop. Podłączmy sobie sondę do oscyloskopu, sprawdźmy, co jest na wyjściu i przy okazji sprawdzimy poziom sygnału mocy. Czyli teraz tak, musimy wpiąć tutaj pod masę. Ok, na prawy kanał na razie. Gdzie jest ten krokodylek do oscyloskopu? Jest. Ok. Dobra, złapaliśmy. Ściszmy go najpierw. I teraz tak. Zaraz będę wam pokazywał dalej. Pomiar. Obciążenie kolumną 8 ohmów. Sonda dopięta do wyjścia prawego. Generator sinusa 1,7 kHz. Tu zróbmy sobie auto. Moment, auto. Teraz tak. Wolty RMS. Częstotliwość 1,74. Się nie mieści w zakres. Wolty RMS 4 V w tej chwili. Auto 15 V. Auto 28 V. Słuchajcie, aha, moment, sonda. Myślę sobie, co tu jest, nie halo. Sonda na 10. Myślę sobie, kurde, o co kaman, dobra.
12,4 V, słuchajcie, 12, prawy kanał, 12,4 V. Oczywiście tu ustawienia były, sopran był na maksa niepotrzebnie, ale to nic, dobra, ale 12,4 V zaczęło łamać. No to teraz się wepnijmy sondo pod lewy kanał. Aha, moment, może inaczej, ściszmy go. O tutaj, o, zapnę sondę do przewodu. Jedziemy z lewym kanałem. Zaczyna łamać przy 12,5, no 12,5, 12,4, słuchajcie, zaczyna łamać, czyli chodzi. Czyli sprzęt jest ok. Teraz go trochę nagrzejemy i jeszcze raz sprawdzimy prąd. Podczas rozgrzewania sobie tutaj jest ból na prawym kanale. Dlatego te bezpieczniki poszły się walić. Słuchajcie, przy większej mocy, patrzcie, prawy kanał robimy, podłączone sonda jest. I teraz tak, słuchajcie, jest na tej zasadzie. To się dzieje tylko na korektorze, na sopranie. Patrzcie. O. Wchodzi wzbudzenie, słuchajcie, i łatwo jest wyczaić, o co kaman, bo dlaczego coś takiego się dzieje. Po prostu to jest wina tych elektrolitów tutaj. Nie wiem, którego dokładnie, ale wszystkie idą do wymiany. Te elektrolity idą do wymiany i później zobaczymy, jaki będzie efekt, bo to jest po prostu wina na korektorze, na sopranach, nie? Także działamy, słuchajcie, czas na rozlutownicę. I no niestety przy większym sopranie robi się coś takiego, po prostu szkoda końcówki. A przy lowness jest to samo, słuchajcie, wchodzi na wzbudzenie. Działamy. No i tak, kondensatorki wyciągnięte. Szukamy nowych, jest mierniczek. Zaraz będziemy stawiać tego typu ładne nóweczki. Tylko tak się zastanawiam, czy jest sens tu pchać elektrolity. One są 2,2 mikro. Czy dać tutaj monolity 1,6. No wyjdzie dużo drożej monolity. Dobra, zobaczymy. Pewnie będą elektrolity, tylko nówki. No, po wymianie tych wszystkich elektrolitów, słuchajcie, tutaj i po wymianie tu jeszcze dwóch, oj, spadł tranzystorek, słuchajcie, był uszkodzony ten tranzystor, ten tutaj, po wymianie BC238 na BC238, na taki sam, słuchajcie, prawy kanał. Lewy kanał. Wszystko gites. Puśćmy jakąś muzykę taką, no, bez praw i teraz zobaczcie. Jest ekstra. Prawy kanał, który się krzaczył. No dobra, rozgrzejmy go sobie go trochę. Jak go trochę rozgrzeje, to wtedy jeszcze raz sprawdzimy ten prąd, nie? Spoczynkowy, czy nie, nic nie popłynął. Dobra. I to by było pewnie tyle z tego sprzętu. Działa. Jeszcze tylko poskręcać od spodu pokrywy, od góry pokrywy, ustawić ten prąd, sprawdzić. Jeszcze, no, jeszcze chwilka. Moment. No. I teraz wszystko jasne, czemu te bezpieczniki były spalone, słuchajcie. Ciekawe, jak tam jego kolumny, tego właściciela. Moment, bo nie wiem, jak tutaj to bierze. Czyli jednym słowem, tranzystor... Aha, tutaj są te płaski. Tranzystor
uległ uszkodzeniu i to jego, do, jego w mierniku pokazywało, że on jest dobry w tym testerze. Ale przy większym poborze on się po prostu przegrzewał i to było podejrzane. Wprowadzał zniekształcenie na końcówkę mocy i bardzo dobrze, że bezpieczniki były oryginalne, nie watowane, dlatego wywaliło bezpieczniki. Ten tranzystorek akurat nie siedział wcale w torze audio, tylko w torze stabilizatora przedwzmacniacza. Przy pewnym obciążeniu przedwzmacniacz po prostu brakowało mu prądu i wprowadzał takie, takie anomalie, nie? No i co poza tym? I no co, ustawiłem te prądy, prąd spoczynkowy, także nic tu się teraz nie powinno przegrzewać, nagrzewać. Trochę popsikałem w potencjometry, poczyściłem. No i teraz co? Pchełki i skręcamy. Skręcamy i będzie za chwilkę już wszystko ok. Słuchajcie, i będziemy się brać za PW3017. Chociaż trochę mi trwało zlokalizowanie tej usterki. Wziąłem generator i przeleciałem to audio. No mówię, no kurczę, no wszystko pięknie, nie? Tylko przy pewnej mocy mu brakuje. Schemat i na schemacie jest jak byk. Do tranzystora jak? Dobra. Jeszcze góra. Tutaj jest wszystko git. Pokrywka jest całkiem fajnie. Tutaj ktoś się malował, tylko jeszcze tutaj zapomniał w, tym, w tych rogach. Albo już się podrapała. Mały, ładny, zgrabny. Kurczę, przy 4 ohmach sporo moc to ma, no. Pewnie ze 20 watów na kanał, a może i nie ma. 2x15 ma normalnie znamionową, nie? O, w ten sposób, słuchajcie. Dobra, ja pozdrawiam. Następny, ale będzie jeszcze fajnych odcinków kilka, słuchajcie, bo jeszcze sprzętu mam do naprawy, także na razie jeszcze się wstrzymuję z braniem nowych, bo jeszcze jest, a jeszcze wczoraj doszły do mnie piękne kolumny do zrobienia i piękny gramofon, ale to w nas nie będę zdradzał jaki, w następnych odcinkach się dowiecie. Słuchajcie, gramofon naprawdę na wypasie, bardzo fajny, będziemy go sprawdzać, jeden kanał w nim harczy, bo on jest ze wzmacniaczem już i do niego oryginalne kolumny są, tylko trzeba je też poskładać, zwrotnice trzeba, po prostu poodpadały cewki tam trzeba pokleić, albo ją skleić, albo ją skręcić. Tak jak jest w jednej, tutaj widziałem zrobione, że jest śruba przez środek cewki puszczona. Nie wiem, czy to jest dobre, bo nie powinno się tak robić przy zwrotnicach, że rdzeń w cewkę się wkręcać. Z doświadczenia mniej więcej wiem. Wymienione jest 6 kondensatorków i ten nieszczęsny BC 238B. Pozdrawiam.